Hejka, witajcie w dzisiejszym odcinku, ja jestem dzisiaj z Agatą i będziemy zamieniać się kosmetyczkami. Generalnie jakby będziemy też robić taki makijaż, w sensie ja będę... O, shit. Tak. No trudno. Ja będę robić taki makijaż, jaki Agata robi zazwyczaj, a Agata zrobi taki, jaki ja robię zazwyczaj, więc po prostu będziemy Czyli nie też... muszę robić makijażu, bo ty się prawie nie maluje. Nie, no właśnie, jakby coś zrobisz taki makijaż, jaki robię do zdjęć, bo na co dzień, no to faktycznie muszę czasami mi się nie chce, ale no. Czemu ja mam jajki w ogóle w kosmetyczce? To jest taki beauty blender, ja go wsadziłam. Ja robię taki makijaż jak taka animka, wiesz? Jak ta laseczka z anime. Ja zakładam moją makijażową opaskę w takim razie. No i robimy wymiankę. Tak to zabieram. I pędzę, żebym musiała sobie wziąć swoje, żeby dobra, bywało czas. O kurde. Boże, to wygląda jak przenośna mini lodówka. Dobra. Ja myślę... Ja tutaj full profesjonal przyjechałam. Okej, okay, dobra, to zaczniemy tak. To jest jako baza, tak? Tą bazę używasz? Tą bazę z Ingrid. Podkład. Ten? Kom, no. Okej. Okay. Okej, okay, korektor. Ja już nakładam sobie bazę, jak coś To jest korektor, nie? Tak. Ale ja mieszam kilka zawłaść tą maskę do korektoru. Nie wiem, czy mi się chce szukać. Tu jest jeszcze jakiś. Masz podkład, bazę i jeden korektor tam z NYXa. To, co ja potrzebuję. Bronzer. Bronzerów mam tam kilka. To jest puder. Wiem, to wezmę ten puder. Rozświetlacz, który najczęściej używasz? O, jest ciemno. Bo ja jestem ciemna, moi drodzy. Ej, poczekaj na mnie, bo ja nie nadążę. Który ten bronzer najczęściej używasz? Mieszam. A rozświetlacz, który najczęściej? Ten? No. Okej. Okay. Dobra, a resztę będziemy w trakcie szukać, tam grzebać. Jezu, co ty? Całe dnie siedzisz na słoneczku chyba, albo na solarze. Nie, no przecież solarie były zamknięte. Poza tym ja jestem przeciwnikiem solarium. Się na słońcu tylko opalam. Ja się też się bardzo mocno ale ja jestem jak kameleon, albo jak jakieś takie jaszczurki. Ja po prostu się uwielbiam wygrzewać na słońcu. Ja jestem tak ciepłolubnym stworzeniem. Ja właśnie jestem wampirkiem. Ja jak tylko słońce wychodzi, jak tylko mam chwilę, żeby się poopalać, to tylko wychodzę i się jaram, no. Wow, fajnie bardzo wyglądam, jakbym wróciła z jakiegoś... No jesteś taka podjarana, taka solara. Dobra. Ty masz ale... ten sam odcień, co Lexi normalnie podkładów. W ogóle Lexi miała ten sam podkład, no, z tego, co widziałam. Z tego, co ja widzę, to ten z kolei jest strasznie jasny. To jest najjaśniejszy kolor, wiesz? Dobra, będę śmiesznie wyglądać. Jak robiłam zamianę kosmetyczek z Julką, to ona też miała taki jasny. Dobra, jak ty robisz, bo... Dobra, to już zrobiłaś tak, bo ja zawsze nakładam najpierw korektor. Też najpierw korektor nakładam. I potem podkład. I sobie to razem tak, wiesz, blenduję. Czyli najpierw nakładasz... Korektor. Okej, okay. I dajesz dużo korektora, nie? Tak, ja daję mega dużo, żeby w ogóle nie prześwitywało. A ty dajesz dużo czy mało? Wiesz co, ja daję tak, żeby po prostu nie było widać cieni pod oczami w miarę, nie? Ja mega cię żeby... że spam 4 godziny. No i żeby też po zasłaniu wszystkie zaczerwienienia i tak dalej, bo też mnie to najbardziej wkurza jakby. Ja mieszam dwa kolorki z tym takim z Infallible. Że też ten? Aha. Okej. Okay. Na powieki też dajesz, co nie? Tak. Dobra. Na powieki też. Bo ja nie używam bazy pod cienia, więc ja też nie właśnie po prostu... korektoru. Dlatego ja zawsze daję... Aha, ten jest chyba jeszcze jaśniejszy. Agata. No bo musi być rozjaśnione pod oczami. Oj, dobrze kryje ten korektor. On jest mega. Tylko, że on jest ciemny, więc tobie właśnie... Well. Boże, jakie wyglądam. Za jasne to tam pół biedy, ale za ciemne. Też tak sądzę, bo za jasne zawsze można... Przybrązowić. Tak, tak, dokładnie. A za ciemne, no to już nie ma odwrotu. Co? Więcej tego korektora na bal. Jak więcej? Serio, ja dużo nakładam korektora bardzo. A bardzo fajny ten korektor, bardzo. Ja chyba go mam nawet. Ja widzę, że mój makijaż będzie gruby. No, musi tak być. Ja mam coś takiego, że ja nie lubię pomiędzy, wiesz? Ja lubię albo być bez makijażu całkowicie, albo w takiej full tapecie. Ja nie toleruję pomiędzy w ogóle. Ja zawsze jestem pomiędzy. W sensie, nie zawsze, no wiadomo, że jak idę na jakąś imprezę, których teraz nie mam, to wtedy się maluję mocno. No też właśnie, ja się generalnie na co dzień w ogóle nie maluję prawie co czasu. Ja tylko w domu nie potrafię wyjść bez korektora pod oczy, bo tak, jakoś... ja też korektor. Po prostu wtedy się wygląda tak strasznie niezdrowo. Bez korektora pod oczy, to mi się wydaje. Dobra, ja już zrobiłam ten. Teraz jakiegoś pudru ty używasz na to? Tego? Mhm. Tylko tego, ale robisz baking? Czy... Tak, właśnie dlatego ja ci dałam... A, dobra, możesz tak zrobić. Jak daję podkład, to robię baking, więc o, yeah. Wow, jeszcze taki żółty bananowy. No bo ja jestem właśnie żółciutka. O mój Boże. A na początku tak sobie myślałam, my jesteśmy podobne do siebie, tak ten i że ten, że będzie...
Że będzie ten, nie będzie ten. Ja pierdzielę! Ja nie wiem, czy ja mam naprawdę w to dalej brnąć i ja mam sobie robić po prostu na szyi, bo ja już widzę jakby to, wiecie co. Nie, dobra, po prostu zostawię tak, bo w sumie będzie śmiesznie wyglądać ten, jak tak zostawię. Ty pewnie też robisz baking, nie? Tak, tak. A ja najpierw daję zwykłą pudrę, wiesz? Mam gdzieś tam zwykłą pudrę. Ten jest taki w kamieniu. Mhm. Teraz tak, teraz brwi. Czym ty robisz brwi? Pomadą. Tutaj masz zakrętce, masz trochę tłuszczu. Coś tłuszczu. Ja zawsze daję kropelkę serum, takiego tłustego, bo mi się wtedy lepiej tą pomadę, wiesz co chodzi, nie? A ja brewki robię cieniem. Okej. Okay. Puder to jest ten taki popularny puder, nie? No, dobry jest, dobry jest. No. O nie, co ja zrobiłam na nosie? Jakiś shit straszny zrobiłam. Ja najwięcej czasu poświęcam na oczy, bo oczy muszę zrobić takie duże, jak taka... Zrobiłam jakąś plamę na nosie z podkładu. No ale trudno. Życie. No to brwi robisz cieniem, tak? Mhm. Tutaj właśnie on jest. A, z Golden Rose. No, jest bardzo dobry, wiesz? Ja kiedyś od liceum po prostu byłam maniaczką tej marki. Też, bo ona była tania i on jest bardzo spoko. Ty nie malujesz mocno brwi, co nie? Wiesz co, bo ja mam swoje naturalne brwi, dosyć gęste i czarne. Więc nie, ja tylko nadaję im takiego, wiesz, podkreślam, ja dalej. Kształtu. Taki żel widzę, że używasz transparentny, a ja właśnie używam, słuchaj, żelu w kolorku. Więc musisz wyżelować kolorek. Ja nie umiem robić cienia brwi, więc to będzie śmiesznie wyglądało. A najgorsze jest to, że w takim razie będziemy musiały się na nowo pomalować, znowu. No trudno. Teraz co ty robisz, jak już skończone brewki są? Są skończone brwi, przechodzę do oczu. I taki lekki robisz cień i potem cieniem kreski? Tak, muszę ci dać tą paletkę, bo chyba tej paletki używam najczęściej, więc ja ci wezmę tą drugą. No i tak, ja sobie daję... Wyglądam jak Natsu? ...tego cienia i możesz trochę dołożyć tego, tylko że tego mini, żeby nie przesadzić. A którym robisz kreski? A kreski robię... Tym. A czy nie robisz żadnego cienia, nie? Ja tylko walę od razu ten. Tylko walisz od razu dużą krechę. Potrzebuję jakiegoś tego eyelinera. Ten z banany? Mhm. Dobra, i teraz to ja muszę się nauczyć robić twoje kreski. Muszą być duże, musisz chcieć, po prostu ja chcę zawsze wyglądać jak postać z bajki, jak je robię, wiesz? Takie duże, żeby się bardzo powiększyły oczka. Dobra, ja sobie w ogóle już zrzucę też ten baking mój. A zrobiłaś tym brwi? Aha, nie zrobiłam. Już robię. Czy wygląda już jak Natsu? A robisz sobie też z przodu oka? Tak. Co myślisz o mojej kresce? Zamknij. Musiałabyś końcówkę troszeczkę poprawić. Dobra. Ale nie jest źle. Dobra, a ja robię twoją. Będzie gruba krecha. Co nie sądzisz? Za cienka, ja robię tak bardziej do góry. Taką zaokrągloną. No ale to ja nie wiem, czy ja teraz coś z nią zrobię. Musiałabym ją zmazać. Kurczaki. A ja? Nie, jest dobrze. Tylko musiałaby się troszeczkę bardziej wypełnić jeszcze od środka. Gdzie masz zalotkę? Czy ty nie używasz? Używam. Gdzie masz? To talerzyk chyba, co? Mogę ci pomóc? No. Okay, ty będziesz musiała to całkowicie zmazać i ja robię... O Jezus, wróciłam się. Ja robię tak w ogóle. Zobaczcie, taki kształt robię. O, oh, shit. Dobra, ja idę zmazać. Mi się podoba ten makijaż, który ja zrobiłam. Spoko jest, no. Dobra, nie wiem, czy ja jestem w stanie to jeszcze jakoś uratować. Po prostu te twoje kreski to jest dla mnie takie wyzwanie. No. Bo ja nie lubię kresek eyelinerem tutaj w ogóle. Cieniem łatwiej, cieniem fajniej. Ładnie to fajnie wychodzi. Ostatnio sobie robiłam kilka razy też cieniem. Dobra, ja muszę teraz na nowo podziałać z korektorami. Spokojnie, jeszcze będę wyglądać jak postać z bajki. O nie. Teraz to w ogóle będzie tragedia, bo ja jestem już cała przypudrowana. O, ja wyglądam dobrze. Zresztą jak Barbie teraz. No. Konturujesz nos? Jak robię taki pełny makijaż, to trochę konturuję, ale naprawdę nie robię tego jakoś mocno, bo ja mam mały nos. Ja mam mały nos i nie mam za bardzo co konturować już tak, nie? Jak ja go konturuję, to wygląda jaki zrobiony, jakby dziwnie wygląda po prostu. Dobra, powiedzmy, że uratowałam oczy z powrotem. Dobra, to ja biorę się jeszcze raz za te kreski. Jezu, bo teraz no, muszą już wyjść. Tak. Ten kształt ci nadam. Wygląda dobra. Zobacz sobie, tak muszą iść tak do góry bardzo. No. Teraz zamknij. Hop. I z drugiej strony. I teraz zobacz. I masz teraz taki kształt mniej więcej. Oh shit. Ale one są mocno w górę. No, żeby tak mi oczy podnieść trochę. I teraz po prostu pojedź nimi do końca. I z przodu też zrób taką, taką, wiesz. No, ja nie umiem robić eyelinera, więc ona może być tragicznie, no ale postaram się. Ej, ładnie jest ten róż strasznie. Coś jest nie tak. Nie, dobrze właśnie, dobrze jest. Tylko tutaj mi się tak zagina, no nie?
Trudno. Każdy ma taką. Ciekawe. No dobra, no to teraz tylko tą z przodu. Chcesz mi ją namalować? Bo ona mi da czymś. Cheating, nie ona tutaj oszukuje, dobra. Zobacz, jest chyba okej. Okay. No jest chyba gej, to jest tylko. Wygląda jak postać bajki już? Dobra, teraz muszę wytuszować rzęsy. Gdzie jest twój? Ta maskara? Mhm. Dobra. I zaletka, tak? Ale ty mnie wyprzedziłaś, Boże święty. Ale to mi przez te kreski teraz słyszę. Ja już chyba wyglądam jak na trzu. Od czasu, kiedy wiesz, więcej siedzę w domu i tak dalej, to praktycznie postawiłam w 100% na wygodę. I... No kurde, właśnie widzę. Sześciopak tutaj masz jakiś. No nie, no masz przesady. Chodzi mi o to bardziej, że te, że chodzę w jakichś takich koszulkach luźnych. Bez tnika. Ale nie musisz chyba doklejać rzęs, bo masz duże rzęsy, a nie zawsze doklejam, wiesz? Okej. Okay. Mi się podoba. Teraz dużo różu na wal. A zrobiłaś bronzer? Jeszcze nie. Teraz będę robić. Chillera. I ty mieszasz te dwa, tak? Mhm. Okej. Okay. I co, ty konturujesz nos, prawda? Mhm. Czy ja wziąłam pędzel do konturowania? Nie mam. Mogę jakiś twój? Weź tym swoim. To będzie dobre. Zrobić ci to? Nie, spokojnie. Zaraz będzie... Oh shit! Będzie... A! Za mocno. A już policzki co zrobiłaś? Tak. Mocniej mam zrobić? Nie, jest nic, jest nic. Powiedzmy, że jest nic. Teraz weź róż. Ten na przykład taki. Ten. Ja lubię dużo różu i lubię na nosek też tak ładnie. A no, ja też w sumie daję. To się nie aż tak dużo strasznie, ale też daję na nos, więc... I pojedź tym różem aż dotąd, żeby tak kości policzkowe też tym. Tu? Mhm. Okej, okay, i teraz ostatnia, przedostatnia w sumie część, czyli rozświetlacz. Ja biorę trochę płynnego rozświetlacza, zawsze tutaj na kubek noska. Dobra. Żeby nos się świecił jak psu jajca. Dobrze. I teraz tutaj masz rozświetlacz i rozświetlacz w takich typowych miejscach. Na nosek, tutaj na policzki i pod łuk krwiowy. Jedna ustka. Ładnie. Bardzo ładnie. Pokaż mi się teraz tak cała. Ładnie, powiedzcie, że ładnie w tych kreskach. Ale może przez te rogi. Co, przez te rogi? Tak. Że ładnie przez te rogi, bez rogów będzie brzydko. Czyli błyszczyk, tylko ja bym musiała sobie oczyścić lekko usta. Gotowa? Jezu, jestem gotowa. Ej, nie wiem, moim zdaniem teraz ten makijaż lepiej wygląda, bo on się troszeczkę utlenił ten podkład i nie wygląda na taki jasny, no nie, Kuba? Mhm, inaczej teraz, wcześniej miałaś taka mega biała. Ładnie wyglądasz, nie zmieniaj tego. Dobra, więc słuchajcie, piszcie w komentarzach, w którym makijażu wyglądamy lepiej. Nie, czy po prostu nam dobrze wyszedł, czy ja wyglądam jak Agata, czy Agata wygląda jak ja. Wbijajcie na nasze Instagramy, bang bang, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na kanale i widzimy się w kolejnym odcinku. Buziaki, muah!